Cześć, witam was ponownie. Dzisiaj, jak obiecałem wam w poście na YouTubie, który utworzyłem, będą ogony wieprzowe. Zobaczcie, mam tutaj takich kilka pięknych ogonów. To znaczy kilka, no prawie 1,5 kg. Zobaczcie, jakie piękne. Niektóre takie dorodne są, takie duże. Niektóre mniejsze, ale zostawmy je w spokoju. Ogony wieprzowe. Niektórzy z was mówią ble. Inni mówią, nigdy nie próbowałem, nigdy nie robiłem. A ci, co to jedli, ci, co to próbowali, wiedzą, że to jest rarytas. I dzisiaj wam pokażę mój sposób na takie wieprzowe ogony. Nie robię ich często, bo je bardzo ciężko kupić, ale jak już są, to ja je chwytam, kupuję i robię. A więc zaczynamy. Mam tutaj porządny gar o grubym dnie. To jest akurat żeliwny garnek. Takie są najlepsze, ponieważ będę wkładał do piekarnika, ale również możemy zrobić takie ogony w blaszce. Takiej do pieczenia mięs na przykład. Dobra, do garka wlewam trochę tłuszczu. Może być smalec, którego nie mam, no za to mam olej roślinny. Ogony najpierw muszę podsmażyć. Po kolei. Nie wszystkie naraz. Piękne, prawda? Ten jak stoi. Chodzi o to, żeby skórka nabrała pięknego koloru. One będą bardziej apetyczne. I pierwsze obsmażone ogony wykładam na talerz. Wkładam kolejną partię. Druga partia ogonów się podsmaża, a ja w tym czasie pokroję warzywa. A będą to dwie marchewki. Kroję je w pół plastry. Takie grubsze kawałki. Pokroję również jedną pietruszkę. Odwrócę ogony. Marchewka, pietruszka pokrojona. Teraz pokroję dwie łodygi selera naciowego. Ogony podsmażone, więc wykładam je teraz na talerz. Do gara wrzucam warzywa. Chwilę podsmażam. Wrzucam 2-3 papryczki chili, takie małe, w całości. Do tego wrzucam kilka małych szalotek, również wrzucam je w całości. 3 ząbki czosnku. Warzywa muszą się zacząć lekko karmelizować. To trwa około 5 minut od momentu wsypania. Wezmę trochę rozmarynu i tymianku. Świeży, pachnący. Do warzyw wrzucam 2 łyżki koncentratu pomidorowego. I również delikatnie podsmażam. Wrzucam kilka liści laurowych. Kilka ziaren ziela angielskiego. Łyżkę czarnego pieprzu grubo roztartego. I łyżkę soli. Do tego wrzucam łyżkę gorczycy. Roztarłem ją w moździerzu.
i również delikatnie jeszcze trzymam na ogniu. Chodzi o to, żeby przyprawy puściły więcej aromatu. Teraz wrzucam zioła. No i przyszedł czas, żeby wrzucić z powrotem ogony. Przemieszajmy je trochę. Posypię je troszeczkę jeszcze solą. I pieprzem. I teraz zalewam ciemnym, karmelowym, mocnym, 8-procentowym piwem. Wlewam do połowy. I teraz tak. Wyłączam. I wkładam do piekarnika bez przykrycia na 1,5 godziny. Piekarnik rozgrzany do 180 stopni. No i ogony są już gotowe. Zobaczcie, i przyniosłem z piekarnika. On jest bardzo gorące wszystko. Przytrzymam garnek i pokażę. Zobaczcie. Co jakiś czas oczywiście musimy wyjąć z piekarnika i przemieszać. Zobaczcie, jak one obłędnie wyglądają. A pachnie niesamowicie. I ogony gotowe, więc próbujemy. Ja sobie usiądę do tego, mam świeżo upieczoną bagietkę i taki zestaw na obiadzik, jak znalazł, prawda? Do tego mam jeszcze trochę piwa, tego ciemnego. No to próbujmy. Wow, ale lekko pikantne od papryczek. Wow. Zobaczcie, tu jest czyste mięso. To smakuje jak golonka w lepszym wydaniu. Powiem wam, to naprawdę jest pyszne. A ja już się dzisiaj z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was, kiedy wrzucę film. No i życzę wam smacznego. Wow. Ale to jest dobre.